Oj, Witam wszystkich na moim skromnym kanale o filozofii i teologii, czyli co? Lecz w trawie piszczy i zapraszam na czwarty odcinek cyklu Małe Włyki Etyki, w którym poruszając się wraz z Ziemią szybkością 30 km na sekundę wokół Słońca przedstawię Teonomizm, Teos Bóg, Nomos Prawo. Zatem ta doktryna etyczna dobra i zła moralnego poszukuje w Bożych przykazaniach, w Bożej Woli. Ważnym przedstawicielem teonomizmu był William Ockham. Zacznę od oczywistego spostrzeżenia czy obserwacji. Otóż, pewną powinność może tylko na mnie nałożyć osoba która w takim czy innym stopniu z moim przełożonym. Tylko ktoś taki może oczekiwać ode mnie pewnych działań. Na przykład mój dyrektor może się do mnie zwrócić z takim oto pytaniem prośbą. No proszę pana, no nie wiem, ale może ma pan jutro chwilę wolnego czasu? To może mógłby pan przyjść jutro na dyżur rano do szatni. No, ja oczywiście mam wolny czas i na ten dyżur przychodzę. Oczywiście, dyrektor sąsiedniej szkoły no nie może mnie zlecić żadnego dyżuru, czy w szatni, czy na korytarzu. Podobnie, jak ktoś jest uczniem, to zadać mu pracę domową może tylko ten nauczyciel, który uczy jego klasę. No byłoby przynajmniej czymś niestosownym. Gdyby jakiś nauczyciel zagadnął kogoś na korytarzu i powiedział: No proszę cię bardzo, Przygotuj tu na jutro pięć zadań ze stroju siódmej, z tego to zbioru zadań, który ci, ci wręczam. No, taka sytuacja jest praktycznie nie do pomyślenia. Zróbmy krok dalej. No, Kam zauważa, no, że człowiek jest zależny od Boga Stwórcy i to każdy człowiek, gdyż to właśnie Bóg stworzył cały świat i wszystkich ludzi. Stąd nasza wola podlega powinności. Bóg ma prawo oczekiwać od każdego człowieka takich czynnych działań no, na tej samej zasadzie, jak mój dyrektor, czy mój przełożony, czy nauczyciel, który mnie uczy, ma prawo oczekiwać, że podejmę jakieś czynności, których on sobie życzy. No podobnie, Pan Bóg jest, tak powiem, dyrektorem wszystkich dyrektorów, jest przełożonym wszystkich przełożonych. Dalej mówią okramiści, że jest taka to sytuacja, że Bóg chce, aby każdy człowiek chciał tego, czego on chce, czego nas oczekuje, natomiast no, odrzucał te czyny, no, których Bóg nie akceptuje. Mamy więc swoją wolę podporządkować woli Boga. No, podobnie jak ja podporządkowuję swoją wolę. Woli mego przełożonego, i na ten dyżur przychodzę. A ktoś inny siada wieczorem do biurka, no i rozpracowuje trzy zadania z fizyki, które są zadane na jutro. To jest dobre, powiada Oksam, a to jest złe, co, się, co Bóg orzekł, że jest dobre albo że jest złe. Czyli wartość moralna czynu zależy od woli Bożej. Od tego, czy się woli Bożej, podporządkowujemy. Znajmy na to, że Pan Bóg objawił, ogłosił, że nie podoba mu się kradzież, zatem, jeżeli ja dopuszczam się kradzieży, postępuję źle grzesze. A jeżeli podejmuję działania, czy to polityczne, czy społeczne, czy wychowawcze, czy inne, które mają na celu likwidowanie kradzieży albo minimalizowanie zachowań, które nazywamy kradzieżą, postępuję dobrze. Jest to szczyt. Chwalebny, zasługujący, moralnie dobry. I teraz, następny punkt, może najważniejszy, jest to oś oklamizmu czy teonomizmu. Mianowicie, teonomiści zauważają, skąd inną rzecz oczywistą, no, że Bóg przecież nie podlega żadnej powinności. No, któż mu był, mógłby, byłby w stanie nałożyć. Na niego jakąś powinność, coś od niego oczekiwać, że tak powiem, z pozytywnym skutkiem, tak jak dyrektor oczekuje z pozytywnym skutkiem, że na ten dyżur przyjdę. No przecież Bóg jest miarą sam dla samego siebie. Ustanawia takie prawo moralne, jakie sam chce, i nie musi się liczyć z, ze zdaniem nikogo. Gdyż nie ma wyższej istoty, nad Boga, która mogłaby tworzyć, czy sformułować jakieś miary czy zasady, pod które Bóg musiałby się podporządkować. No, dobre jest to, czego Bóg chce. A Bóg chce tego właśnie, żeby na przykład ja mużna była dobra, ponieważ ma taką wolę, ma takie upodobania. Ale wola Boga nie podlega kryterium. W pewnym sensie Bóg ustanawia prawo dowolnie. Okrzmiści nawet twierdzą, co jest no w pewnym sensie naprawdę zadziwiające, że gdyby tak się okazało, że na sądzie ostatecznym Bóg potępiłby te osoby, które całe życie mu służyły, a zbawił te, które całe życie mu bruźniły, byłoby to, no, postępowanie słuszne. No, któż będzie sądził Boga na sądzie ostatecznym? Pan Bóg jest w stanie. Zrobić to? Jaka jest Jego wola? No, po prostu nikt nie jest w stanie przeciwstawiać się Jego woli. Nikt nie jest w stanie podjąć jakichś skutecznych działań, działań, które by w rezultacie doprowadziło do tego, że Bóg nie mógłby zrealizować swoich postanowień. Bóg jest miarą sam dla samego siebie. Okramici nawet się posuwają do tego, że no jest jakoś możliwa nowa góra syna z nowymi przykazaniami, gdyż Bóg no może zmienić decyzję. Może powołać nowego Mojżesza i ogłosić, że od jutra czymś pozytywnym jest kradzież. No ja tu głoszę, że powiedzmy, kradzież jest czymś złym, a, a już jest powołany nowy Mojżesz. I w zasadzie powinienem obmyślać przynajmniej jakąś drobną kradzież, no gdyż Bogu właśnie od dziś, od wczoraj, od przedwczoraj, od jutra właśnie podoba się, by kradzież uczynić czynem pozytywnym. Zauważmy, jaka to jest tego taka konsekwencja. No znamienna, że w naturze, którą Bóg stworzył, by tak powiedzieć, poza Bogiem, no nie ma czynów obiektywnie dobrych i obiektywnie złych. Nic, żaden czyn nie jest z natury dobry albo zły. Dany czyn staje się dobry, gdyż Bóg tak uważa, że, że tak powiem prześwietla go swoją wolą. A, i, a, a innemu, innemu działaniu, na przykład kradzieży, odmawia tego światła. No ale może inaczej skierować swoje oświecenia. I to, co było do tej pory złem, będzie dobre. Gdyż nie ma no jakoś tak obiektywnie obiektywnie dobrych i złych. No takie stanowisko nazywa się wolontaryzmem, Tak, że poza Bogiem no, nie istnieje jakaś taka samodzielna natura, którą Bóg by stworzył. Bóg by stworzył, tylko że to, co istnieje, jest jakoś takie bardzo tymczasowe, jakoś nienaturalne, zakorzenione w Bożej, w Bożej woli. Tu nam chodzi głównie o dobro i zło, i zło moralne. Zastanówmy się, jak mogłaby wyglądać dyskusja, nie tak rzadko odbywające się w szkole, że oto delegacja uczniów przychodzi do nauczyciela z prośbą o przełożenie klasówki. No, trzeba się zastanowić i postąpić słusznie. Nauczyciel powiada, że nie przekładam klasówki. Umawialiśmy się na ten termin, trzeba do, dotrzymywać obietnic, zresztą takie są objawione. Właściwą rzeczą słuszną jest dotrzymywanie obietnic i umów. Na no to uczniowie mogą powiedzieć, że mają kontakt z nowym Mojżeszem, że Bóg zmienił zdanie i od dziś trzeba prze przekładać klasówki na prośbę uczniów, gdyż tak się Bogu podoba. No wojna religijna wisi w powietrzu. Nie może być tu żadnej jakiejś takiej no, etycznej, intelektualnej dyskusji gdyż każdy powołuje się na swój autorytet i nie ma jakbyś wspólnego punktu widzenia na dane zagadnienie, gdyż nie ma dobra z moralnego, które można by, może z wielkim trudem, ale jakoś odczytać poprzez refleksję filozoficzną doświadczenie jakiś rzetelny namysł. Ciekawą rzeczą byłoby się zastanowić, co się stanie, gdy ktoś przyjmuje, że tak powiem ogólne spojrzenie na moralność, którą proponuje teonomiz, a zaprzeczy istnieniu Boga. Mówiąc nawiasem, teonomiz zda się sugerować, że Bóg nie istnieje. No bo Bóg jest istotą wszechmocną i wszechdobrą. No Bóg, okrągła, może jest wszechmocny. Ale czy jest wszech dobry, skoro od jutra może nakazać kraść? No, z pewnością nie jest to Bóg biblijny. Zatem, co się stanie, gdy ktoś uważa, iż dobro i zło moralne zależy od spojrzenia czy od woli osoby czy osób, które są władne, by rozstrzygnąć, co jest dobre i złe moralne. moralnie, a usunie Boga. No to chyba się stanie rzecz nie do końca bezpieczna, no ponieważ wtedy kto? Legalna władza, prezydent, parlament, król, no może ogłosić i orzec, co jest dobre, a co złe. Wydaje się, że w perspektywie tonomizmu no taką najbardziej... Wartościową cnotą jest, czy główną cnotą jest lojalność. No, trzeba po prostu słuchać władzy, gdyż ona wie, co jest dobre, a zło moralne. Jest to niebezpieczne. No, już w historii mieliśmy przypadki, że ktoś się tłumaczył, że tylko wykonywał rozkazy. Druga konsekwencja, może nieco trudniej zauważalna, jest następująca. Jeżeli Dobro i zło zależy od spojrzenia Boga, a Boga nie ma, no to nie istnieje dobro i zło moralne w ogóle. No bo ktoś inny, poza Bogiem, może zdecydować, że ten czyn jest dobry, a ten zły. No tylko Bóg, jeśli istnieje, by powiedział ten ktoś, ma moc i władzę. No pewne prerogatywy, by stwierdzić, co jest dobre, a co złe. No może zmienić co zdanie, no ale jednak dalej będziemy wiedzieli, co jest złem moralnym, a co dobrem. Gdy Boga nie ma. Dobro i zło po prostu nie istnieje. No taki imoralizm można powiedzieć, wisi w powietrzu. Podsumowując tonomizm, proponuje jedną refleksję i jedno pytanie. Otóż wydaje się, że w perspektywie tonomizmu no nie ma miejsca na osobiste doświadczenie moralne, na jakąś osobistą odpowiedzialność, na własne, intymne życie sumienia. Sfera moralna jest dla człowieka nieprzenikniona, nieodgadniona. Jedyne, co człowiek może zrobić, gdy swoje życie moralne traktuje poważnie, no to czekać na autorytet, na jego wyrok na to, co autorytet objawi, objawi względem dobra i zła moralnego. No to może jest akurat a, a, pozytywny aspekt yy, teonomizmu, gdyż no, potrzeba nam autorytetów moralnych. Ale chyba okrzamic nie dostarcza dostatecznego uzasadnienia, dlaczego mamy słuchać takiego czynnego autorytetu, gdyż ów autorytet no jest wolontarystyczny, by nie powiedzieć kapryśny. Dziś kradni, jutro nie kradni. Wydaje się też, że yy, to nomis może prowadzić do takich do, do takich do powstawania takich jakby osobnych, hermetycznych światów. Każdy ma swego Mojżesza. Każdy ma swój autorytet, którego powinien słuchać i w związku z tym no nie jest możliwa jakaś Dyskusja moralna, a na pewno no, nie jest możliwy kompromis moralny, gdyż wyroki poszczególnych autorytetów no, mogą być różne. A pytanie brzmi następująco: czy człowiek wierzący musi być teonomistą? Czy wiara wymusza niejako teonomizm jako jedynie, jedyną możliwą opcję moralną? Jako jedyną możliwą perspektywę, z której to patrzymy na dobro i zło moralne. Jeżeli nie, to jak rozumieć, że dekalog był objawiony na górze syna?